spotykamy się po to, żeby porozmawiać o Pana ostatniej książce, o scenariusz Wypisy z ksiąg nieczystych. Książka, no, przysparzająca wielu emocji. Książka, która zawiera zbiór kilkunastu opowiadań. Można powiedzieć, że jest pewien wspólny punkt tych opowiadań, to jest namiętność i cielesność. Ja, prawdę mówiąc, początkowo czytając książkę, byłam przekonana, że wszystkie one powstały w tym samym czasie i napisał je Pan po to, żeby jako pisarz bawić się językiem, bo jest zaskakujące w trakcie lektury, na jak wiele sposobów o tej cielesności i o namiętności można opowiadać. Okazuje się, że jednak opowiadania powstawały w różnym czasie, ale czy taki cel choć trochę Panu przyświecał? Opowiadania powstawały w ciągu, no, bodaj 8 lat i gdyby nie to, że w ciągu kilku pierwszych lat napisałem z różnych przyczyn i wskutek różnych zamówień parę opowiadań, które mi tam gdzieś nie bardzo były w stanie się wkleić w żadną z innych książek, a łączył je temat właśnie, czyli miłość cielesna i duchowa w jednym, silna namiętność i rozmaite próby odnalezienia różnych dykcji erotycznych właśnie w polszczyźnie. No to potem uznałem, że trzeba do tego dopisać jeszcze parę zgrabnych historii. Będzie po prostu tom. Tom literatury erotycznej. Tom, który właściwie skupia się bardziej na tym, jak można opisywać zmagania cielesne dwojga zakochanych ludzi, a mniej skupia się na wymyślaniu jakichś bardzo pokręconych intryg i historii. Język jest tutaj na pewno ważniejszy niż fabuła. Ja żałuję, że ta książka nie została wydana, kiedy byłem na etapie gimnazjalno-licealnym, bo pamiętam, że my używaliśmy kilku określeń, w tym najczęściej były to niestety wulgarne, no bo tak się mówi w chłopięcej szatni, a tutaj rzeczywiście taki język, język polski to jest język, który ma taką erotyczną tradycję. W sobie, w swojej tradycję historii. Ma, bo właściwie sporo jest bardzo ciekawych archaizmów, seksualizmów, które bardziej możemy do języka staropolskiego odnieść. Współczesna polszczyzna troszeczkę jest bezradna chyba wobec seksualizmów, albo są to wulgaryzmy, takiego szatniarskiego języka też tu trochę jest w tej książce. Myślę, że oczywiście, mielibyście, że tak, niezłą uciechę, zwłaszcza podczas lektury pierwszych kilkudziesięciu stron. Znaczy, tę książkę trzeba odpowiedzialnie kupować, jeżeli mówimy o młodych ludziach, ale myślę, że warto tutaj podkreślić, że słownictwo można rzeczywiście bardzo rozwinąć na różnych rejestrach stylistycznych. No tak, począwszy od wulgarności, poprzez jakąś orgię słów, półsłówek i takich występnych gierek językowych, aż po właściwie niezwykle uduchowioną frazę, niemal liturgiczną, no bo w końcu jednym z bohaterów nieszczęśliwie zakochanych i umierających w sensie ścisłym z miłości jest pastor. Także tu rzeczywiście rozpiętość, ten diapazon emocji, jak również języka jest bardzo szeroki i myślę, że wszystko to, co w polszczyźnie można spożytkować do opisu miłości dwojga ludzi, to tutaj zostało przeze mnie wykorzystane. Nie tylko jest to język, który opisuje namiętność dwojga ludzi, ponieważ rozwija Pan również inne słownictwo w powiązaniu z opisem tej namiętności, chociażby w pierwszym opowiadaniu, gdzie opisana jest miłość rosyjskiej starzejącej się pisarki z biseksualnym dziennikarzem. Na wiele sposobów oni sobie tę miłość wyznają, również przez maile, i zauważa Pan, że uprawiają takie mailarstwo miłosne. To bardzo mi się podobało. Tak, jesteśmy przed 22, więc nie użyję tego do synonimu bardziej dosadnego, ale uprawiają coś w rodzaju epistolografii, czy właśnie miłości epistolarnej, tak? No, zapraszają się do łóżka poprzez język maili, SMS-ów, listów, ale też poprzez takie właśnie harce rozmowne. No to są, oboje są zwierzyną mowną, zdecydowanie.
U mnie te sceny, zwłaszcza w opowieści Przyjdź do mnie, zaczynają się tam, gdzie u przyzwoitych pisarzy powinny się kończyć.